Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pragnę bardzo gorąco przywitać w naszym studiu znakomitego gościa naszego, pana Janusza Zakrzeńskiego, znanego Państwu aktora filmowego, teatralnego, telewizyjnego, odtwórcę bardzo charakterystycznych ról, między innymi Benedykta Korczyńskiego, Witkacego, potem oczywiście wielokrotnie marszałka Józefa Piłsudskiego, do tego stopnia, że bardzo często aż nasz gość jest utożsamiany z osobą marszałka Piłsudskiego, czy wreszcie nie tak dawnej serialowej roli profesora Dziduszki. Bardzo cieszymy się, że zechciał pan przybiąć na zaproszenie do naszego studia i trochę podzielić się z naszymi słuchaczami i widzami swoim doświadczeniem życia, bo trochę tych lat za sobą już mamy. I dlatego... Nie mówimy ile. Tak jest, nie mówimy. Ale zawsze jest to pewne doświadczenie, którym jest okazja podzielić się z innymi także. Chciałbym, panie Januszu, rozpocząć od tego bardzo takiego prostego pytania, jak to się wszystko zaczęło. Początek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że będąc kiedyś w Houston, to jest ten ośrodek badań kosmicznych, gdzie to sterują pojazdami kosmicznymi, udało mi się być za szybą tego ośrodka. I potem odwiedziłem w sąsiedniej sali, odwiedziłem takie niewielkie muzeum, muzeum pojazdów, które gdzieś tam penetrowały kosmos. Wszedłem do kapsuły, która wylądowała na Księżycu. Przypomniało mi się, że w tejże kapsule polecieli w kosmos na Księżyc trzej kosmonauci. Jeden z nich, niewierzący, drugi mający jakieś kłopoty z głową, z mózgiem, to też świadczy o tym, że jeżeli się przekracza to przyciąganie ziemskie i gdzieś tam się szuka w przestrzeni czegoś lepszego, wspanialszego, no, różnie ludzie na to reagują. Trzeci z nich po powrocie na Ziemię był w Polsce i nigdy nie zapomnę, jak tak patrzył gdzieś w przestrzeń i nie zapomnę tych słów, które wypowiedział. Co znaczy człowiek na Księżycu, jeżeli Chrystus chodził po ziemi? Cudowne i tak nie wiem, co to miało znaczyć, że Chrystus nie chodził po Księżycu, nie chodził po Marsie, po Jowiszu, tylko właśnie był na ziemi. I myślę sobie, że nie wstydźmy się, bo to nie człowiek, który, no, ćwierć inteligent, tylko wykształcony, znający się na tych przyrządach, na osiągnięciach XX wieku, bo to wtedy chyba, wtedy jeszcze był XX wiek. I on tak odważnie i pięknie powiada, co znaczy człowiek na Księżycu, jeżeli Chrystus chodził po ziemi, a więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I to jest właściwie najlepsza odpowiedź, najlepszy wstęp do tej historii, właśnie kiedy sięgamy do tej tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, w której praktycznie znajdujemy odpowiedź na nasze istnienie, prawda, na sens naszego istnienia. Tak. Ale myślę, że jeżeli wejdziemy już na taki bardzo naturalny ten wymiar, to chyba trzeba sięgnąć aż do tego przededworza i tej historii, która tam się zaczęła. Tak, zaczęła się, no, ja urodziłem się w przededworzu. To jest wioska jakieś 2 kilometry od Chmielnika. Chmielnik leży między Kielcami a Buskiem Zdrojem. Ja tam po dzień dzisiejszy jeżdżę i odwiedzam kościół. Kościół, w którym, no, byłem ochrzczony. Ojciec nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego. Byłem ochrzczony, Eucharystia, no i ministrantura cudowna i harcerstwo. I to mnie w jakiś sposób
ukierunkowało. Nigdy nie zapomnę, jak wędrowałem polami i jak ludzie się pozdrawiali, mówiąc: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. I odpowiadano: daj Panie Boże, daj Panie Boże. Cudownie. I to była moja kolebka wspaniała, a nade wszystko wspaniałe, cudowne lipy, które towarzyszą mi po dzień dzisiejszy. I zapach lip niedawno przestały kwitnąć i te roje pszczół wokół drzew, to jak welon na głowie panny młodej. Cudownym. Dlaczego o tym mówię? I ta ministrantura, która potem, kiedyśmy się przenieśli na ziemię odzyskane, do miejscowości, mówię to wyraźnie i głośno, do miejscowości między Piłą a Chojnicami, Złotów, wspaniały Złotów, cudowny Złotów, i tam trafiłem na nieodżałowanego księdza prefekta. Prefekta Józefa Piątyszka ze zgromadzenia świętej rodziny, misjonarzy świętej rodziny. Dlaczego o tym mówię? Bo on, kiedy wyjeżdżaliśmy ze Złotowa, napisał mi w pamiętniku taką dedykację. Kochanemu uczniowi. Nie wiem, skąd on wiedział, że kochany, no ale wszystko jedno już. Zawsze z Bogiem. Nie żądać dla siebie za wiele od życia. Czynić najwięcej dobra dokoła. Te trzy maksymy życiowe wpisał ksiądz Józef Piątyszek, prefekt zadrzumiony. I teraz jest pytanie. O, widzimy tutaj właśnie ten wpis. Teraz jest pytanie, dlaczego zadrzumiony? No proszę, dlaczego zadrzumiony? 1950 rok. A no to odpowiem. Do tego czasu ksiądz Józef Piątyszek był prefektem, uczył religii w szkole i był komendantem chówca harcerskiego. Ale od tego czasu już nie wolno było księżom uczyć i nie mógł być komendantem harcerstwa. A nieodżałowany, szalenie ostry, wymagający. Pamiętam, jak z nim pojechaliśmy w 1947 roku. Ja nie będę mówił, ile miałem lat, ale w krótkich majteczkach, w mundurze harcerskim, nigdy nie zapomnę tego mundurka. I pojechaliśmy do Jastrzębiej Góry na pierwszy mój obóz harcerski. No, pobudki. Sami musieliśmy gotować. Nie było kucharek. Sami musieliśmy gotować. Sami rozbijaliśmy namioty. Cudowne. Rodzice narzekali, że on jest szalenie wymagający, rygorystyczny. I proszę sobie wyobrazić, jestem w Krynicy Morskiej, do której bardzo często jeżdżę, na wywczasy. Więc jestem w Krynicy Morskiej i alejką przechodzi jakiś pan. Potem spojrzał na mnie, wrócił się, ja siedziałem na ławeczce, podchodzi do mnie i mówi: czy Janusz Zakrzeński? Ja mówię: tak. A ja Ryszek Racisz. Ja mówię: Rysiu. On mówi: pamiętasz księdza Piątyszka? Tak wszyscy narzekaliśmy na niego, że był wymagający, rygorystyczny. A dzisiaj przyznaję, że miał rację. Dzisiaj, po tylu latach przyznaję się, że ktoś miał rację. Miał rację. I to jest cudowne. Przyznać się i oddać hołd i pokłon. A więc autorytet. Autorytet kogoś, kto bardzo jakoś mocno się zaznaczył na początku, jego świadectwo, ale chyba bardzo ważna była też rodzina, prawda? I te korzenie rodzinne. Korzenie rodzinne, tak. No więc mój ojciec marzył o tym, żebym był leśniczym. Mówi: leśniczy, to jest zawód. Jak się dowiedział, że ja chcę zostać aktorem, mówi: co, błazen? Co ty opowiadasz? Nigdy się na to nie zgodzę. To był ojciec. A mama, która pochodziła z rodziny, jej dziadek hodował róże, pisał wiersze.
I tam u niego usłyszałem taki wiersz w tłumaczeniu Tuwima: na stacji Chandra Unijska, gdzieś w mordobiejskim powiecie, Piotr Płaksin, telegrafista, nie umiał grać na klarnecie. Zdarzenie błahe na pozór, nie warte aż poematu, lecz w konsekwencji się stał główną przyczyną dramatu. No i nie będę mówił, bo wszyscy znamy ten wiersz. Cudowny zresztą, to mi zostało z tych lat. To mi zostało z tych lat, ten wiersz cudowny. Więc to był dziadek. I ja widocznie od mamy wyssałem z jej mlekiem zainteresowanie sztuką. Moja mama ślicznie śpiewała, pięknie śpiewała. To był samorodek. Śpiewała w Operze Wrocławskiej. No cudownie. I stąd, ponieważ ja musiałem chodzić do teatru, nie to, że idziemy, chcesz czy nie chcesz, nie ma. Musisz iść do teatru na próbę generalną, na pierwszą próbę, na drugą próbę. O, a tutaj to już jest rodzina mojej żony z Zakopanego, bo ja po długich peregrynacjach trafiłem na piękną, pewnie słucha teraz tego, na piękną góralkę z Zakopanego i to jest właśnie jej rodzina. Ale wracając do tych moich zainteresowań. No więc to tak się stało, że ja wychowany byłem właściwie za kulisami w teatrze. I potem, dowiedziawszy się od mojej ciotki, która była też aktorką w Teatrze Słowackiego, Kazimiera Szyszko-Bohusz, zawsze podkreślam to, ponieważ no, grała cudownie pannę młodą w Weselu w 1946 roku. Nauczyłem się wiersza i stanąłem przed szanowną komisją egzaminacyjną w Krakowie i z trzęsącymi się portkami zdenerwowany powiedziałem tak: gdybym miał 11 kapeluszy, pierwszy położyłbym w szafie, żeby się nie kurzył, drugi nadałbym przez pocztę w postaci paczki, trzeci byłby na drobnostki i drobiażdżki, czwartego używałbym do sztuk magicznych, etc., piąty w postaci klosza do przykrywania sera, szósty kapelusz dla Jadwisi, siódmy powiesiłbym, niech wisi, ósmy przerobiłbym na nastrojowy abażurek, w dziewiątym hodowałbym jeża lub coś z zoologii w ogóle, co do dziesiątego tego, to jeszcze nie mam pomysłu. A 11 kapelusz porwałby mi wiatr nad Wisłą, bo mówiła o mnie pewna poetka. Nie z Torunia, tylko z Krakowa. To głowa nie do kapeluszy, to taka posągowa głowa. No i proszę sobie wyobrazić, że przyjęto mnie do szkoły teatralnej w Krakowie. Ale zanim jeszcze była szkoła teatralna, było doświadczenie z medycyną. Ksiądz za dużo wie. Ojcze, chciałem to pominąć. Bo moja żona, kiedy wybierałem się do państwa, do was tutaj, prosiła mnie: Januszku, błagam cię, już przestań mówić o tej medycynie. I tu się okazuje, że nie mogę przestać. Tak, byłem na medycynie. A to za przyczyną mojego kolegi, Edka, bo rodzice moi jakoś dziwnie wyczuwali, kto jest dobrym kolegą, kto jest złym kolegą, kto mnie może sprowadzić na manowce, a kto nie. Bo ja zostałem wychowany, to znaczy tak, wracając każdego dnia po szkole, po jakichkolwiek zajęciach, musiałem mamie opowiedzieć, co dzisiaj było, Januszku. Januszku, opowiedz, co dzisiaj było. I to opowiadanie jest szalenie ważne. Ono sprawia, że człowiek potrafi relacjonować i opowiedzieć każdy dzień. I mama wychwytywała, z kim się bratam, z kim się koleguję, i od razu wyczuwała, czy to jest dobry kolega, czy to jest niedobry kolega, a coście robili, a o czym żeście rozmawiali, i ja to opowiadałem. No i tak rodzice wyczuli, że Edek jest porządnym człowiekiem. I ojciec pytał: panie Edwardzie, gdzie pan idzie po maturze? A idę na medycynę, bo jego ojciec był lekarzem wojewódzkim we Wrocławiu. Edziu Rosengarten. Mówię to nazwisko dlatego, że ono towarzyszyło mi przez całe życie do niedawna, ponieważ no, 2 miesiące temu Edziu pod Nowym Jorkiem w New Jersey dokonał żywota i już jednego kolegi nie mam.